Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj sobie zagramy w strzelawkę firmy Toplan z roku 92, która nosi tytuł Dogun. Cóż mogę więcej powiedzieć? Wrzucam trzy kredyciki i zapraszam do gry. Startujemy! Gra wydaje się prosta na początku, ale co będzie dalej, to zobaczymy. No, coś mi się chyba nie poszczęściło. Albo wręcz przeciwnie. Ja teraz widzę. Nie. Oj, rozwaliłem się. To nie było? A kontynuacja? A, jest kontynuacja, dobra. Coś obraz tu mi skacze. Ale niestety to czasami bywa. To jest emulator tylko. Na emulatorze różne rzeczy mogą się przewracać. Nic na to nie treści. Dobra, lecimy. To trzeba zmienić, co nam się pojawia. Patrzcie, czym teraz strzelam. No, tego jeszcze nie było. No, rozwalili. O, to weźmiemy. Oj! To było złe posunięcie. Ale to fajnie, bo nakierowuje na przeciwnika. Takie samonaprowadzające pociski. O! Trzeba uważać. No niestety. Ale jest kontynuacja. I to nas ratuje. Straciliśmy właśnie jeden statek. Fajnie graficznie ta gra jest zrobiona. Podoba mi się ta graficzka. Taka dosyć. Dynamiczna rozgrywka w każdym razie. Dobra. Dobra. O, co tu było? Nie wiem, nie wiem, no i kolejne żetony trzeba wrzucić. A 10 wrzucić. 9 można maksymalnie. No to ja sobie jeszcze go rzucimy, dobra. Zobaczymy ile, jak daleko mi się uda dojść tymi 10 kredytami. Oj nie. Stwory dziwne mnie zabiły. Nie byłem na nie przygotowany. Ojej, to zaczęło po prostu tego samego. Myślałem, że mnie to zabiczy. I zaczniemy od tych stworów, ale niestety widzę. Nie.
więcej dźwięku się pojawia. Muszę uważać. O! Coś to nam się pojawia, słuchajcie, na horyzoncie. Jakiś dziwny przeciwnik. Oj nie. Niestety. Ale to tyle dobrze, że możemy kontynuować. O, możemy kontynuować. Dobra, lecimy dalej. Jak to, nie ma kontynuacji? No nie. Jestem w szoku. Już podejrzeliśmy w drzwi żetonów. Co to mamy kontynuację? A, teraz jest kontynuacja. Dobrze. Czyli był po prostu wpis, załapaliśmy się na wpis, natomiast kontynuacja była swoją drogą. No, czasami jest to inaczej trochę rozwiązane, bo czasami, słuchajcie, jest wpis dopiero już kiedy, no, definitywnie zakończymy grę, czyli było to inaczej, to przewidziane. Oj. Coś słabiutko. No dobra, kontynuujemy oczywiście. Zbliżamy, nie tam zostało plecików. Ale nie było, no. Oj. Te rakiety naprowadzające są słabe. Bo widzicie, co się dzieje. O, masz. No niestety. No to może być ciężko, powiem wam. To może być ciężko. 7 kredytów zostało jeszcze. No. Niestety. Nie bardzo wiem, jak wyrolować te samonaprowadzające pociski. Widzicie? Jak one wystartują gdzieś w pobliżu mnie, to szansa na ucieczkę praktycznie nie ma. No. Oczywiście czasami może się to udać, ale tym razem się nie udało. Kolejny żeton zmarnowany. Wirtualny na szczęście. Lecimy dalej, lecimy, słuchajcie. Jak to mówią, niektórzy lecimy, nie śpimy. No i powiem. No. Gdybym tak w realu... O, widzicie, znowu to samo. Gdybym tak w realu grał, to kurczę, pół zarobków pewnie miesięcznie by poszło. No niestety. No dalej lecimy. Próbujemy szczęścia. W momencie, kiedy one się skierują w moją stronę, a kiedy jestem gdzieś tam przy prawej albo lewym rogu ekranu, to już szansy na... No, widzicie? No nie ma tu żadnych bomb, żadnego niczego, więc naprawdę gra jest... Na początku wydawała się łatwa, ale... Ale wcale łatwa nie jest. Continue, jasne, że continue. Próbujemy, jeszcze tymi ostatnimi kredytami próbujemy, dokąd uda się dojść. A czy uda się gdzieś, to... No i co? Niedobrze. Dwa kredyty. Oprócz tego, który w tej chwili napocząłem. Ojej, to no i w ostatnim momencie. Ostatnia seria mnie załatwiła.
nie działa się niestety. Nie tym razem. No i został ostatni kredycik. Próbujemy na ostatniej monecie. No, próbowałem się już. No, no niestety. Dalej doszedłem. Tym razem, ale też się nie udało. No. No i to by było na tyle. Zero kredytów zostało, zobaczymy, czy po tym będzie jeszcze wpis, czy już nie. No chyba nie. Chyba wpisu nie ma. Dobrze, to tyle ode mnie. Dzięki, że żeśmy grali razem. Dzięki, że byliście i wytrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!